Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, pobudka poranna. 19 grudnia 2011 roku, poniedziałek, Izajasz 43, werset 18-19, Bóg nowych początków. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie, tak przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Strzeżcie się pokusy. Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem, 2 Samuela 12:7. Powaga słów Pawła w Galacjan 6:1, iż powinniśmy się mieć na baczności, by nie popaść w pokusę, nie powinna umknąć naszej uwadze. W sposobie, jaki apostoł kieruje swój apel, widoczne są pilność i osobista troska stojąca za jego radą. Słowo przetłumaczone jako baczyć znaczy dosłownie patrzeć uważnie lub zwracać baczną uwagę. Tak więc Paweł dosłownie mówi, patrzcie uważnie na samych siebie, aby i was grzech nie zaskoczył. Aby podkreślić swoje ostrzeżenie, przechodzi z drugiej osoby liczby mnogiej wy w pierwszej części, Galacjan 6:1, do drugiej osoby liczby pojedynczej ty w drugiej części wersetu. Nie jest to więc ogólne ostrzeżenie dotyczące całego zboru, ale osobiste ostrzeżenie skierowane do każdego wierzącego z osobna. Paweł nie nazywa wprost charakteru pokusy, przed którą tak usilnie ostrzega Galatów. Być może nie miał na myśli jakiegoś określonego występku, ale mówił o niebezpieczeństwie popełniania takiego samego grzechu, bez względu na to, jaki by on nie był, z jakiego ktoś stara się podnieść współwierzącego. Jednocześnie jego słowa w Galacjan 5:26 skierowane przeciwko chciwości późnej chwały sugerują, iż apostoł ostrzegał wierzących przed poczuciem, że są oni w jakiś sposób lepsi duchowo od tych, których starają się podnieść z upadku. Dlaczego Paweł musiał ostrzegać Galatów przed religijną pychą? Zobacz 1 Koryntian 10:12, Mateusza 26:34, 2 Samuela 12:1-7. A tak, to mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Jednym z największych zagrożeń dla chrześcijanina jest poczucie duchowej pychy, która sprawia, że zaczynamy wierzyć, iż jesteśmy odporni na określonego rodzaju grzechy. Trzeźwiącym faktem jest, że wszyscy mamy tę samą grzeszną naturę przeciwną Bogu. Tak więc bez powstrzymującej mocy Ducha Bożego bylibyśmy zdolni do popełniania każdego grzechu, gdybyśmy znaleźli się w odpowiednich do tego okolicznościach. Taka świadomość naszej prawdziwej tożsamości poza Chrystusem powinna powstrzymywać nas od popadania w grzeszne poczucie własnej sprawiedliwości i może nauczyć nas głębiej współczuć tym, którzy popełniają błędy. Jak często zdarzało ci się potępiać innych, być może tylko w myślach, za grzechy, które potem przytrafiły się także tobie. Dziękuję.